EasyLink to sieciowy konfigurowalny system multimediów podnoszący jakość użytkowania samochodu. W menu głównym naciśnij opcję Ustawienia. W systemie multimediów można konfigurować funkcje samego systemu i całego pojazdu. Zakładka Pojazd zawiera sekcję Systemy wspomagające kierowcę. Po zaznaczeniu konkretnego systemu możesz go włączyć lub wyłączyć oraz zmienić jego ustawienia. Następnie po prostu naciśnij tutaj, a wrócisz do menu ustawień. W ten sam sposób skonfiguruj asystenta parkowania. Możesz również zmienić niektóre ustawienia kamery cofania, takie jak jasność, kontrast i kolor obrazu, a także włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii pomocniczych. W menu Konfiguracja samochodu można regulować ustawienia jazdy oraz przechodzić do ustawień pojazdu, wycieraczek, świateł i powitania. W zakładce System można skonfigurować cały system multimediów, w tym język, rodzaj klawiatury wirtualnej i strony główne. Opcja Ekrany pozwala ustawić jasność ekranu systemu EasyLink i zestawu wskaźników. Po kliknięciu przycisku Dźwięk możesz wyregulować opcję audio w pojeździe, a także przejść do ustawień systemu audio oraz obsługi głosu w systemie multimediów i telefonie. W oknie Menedżer urządzeń można skonfigurować różne połączenia z systemem multimediów. W zakładce Bluetooth można sparować smartfona oraz anulować jego sparowanie. Wreszcie w swoim profilu użytkownika zobaczysz różne ustawienia dotyczące np. parowania telefonu czy parametrów ekranu. W systemie EasyLink można skonfigurować maksymalnie 6 profili z indywidualnymi ustawieniami różnych kierowców używających pojazdu. Jeżeli nie masz jeszcze profilu albo chcesz zmodyfikować istniejący profil, kliknij jedną z 6 ikon i naciśnij przycisk Edytuj. Możesz się zalogować, a następnie zmienić nazwę profilu i wartości ustawień. Zostaną one automatycznie zapisane w tym profilu.